Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj jest czwartek, jest 23 stycznia, to jest kolejny Wstawak na Zdrowie, tegotygodniowy, komuś tam się kichnęło, a ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo serdecznie się cieszę, że co ja gadam, że możemy się spotkać w ten czwartkowy poranek, mówiąc krótko, jedziemy! Moi drodzy, moi kochani, bądźcie serdecznie powitani, pozdrowieni i pomachani w ten czwartkowy poranek z rejonów ciepłowo-tropikalno-singapursko-fajnych. Wiem, tak się w każdym odcinku chwalę, ale chodzi o to, żeby się chwalić, że jestem w cieple, bo bardzo lubię, kiedy jestem w cieple, a u was jest zima, więc jeszcze bardzo się cieszę, bo u mnie jest zima, a mnie jest ciepło. Przepraszam, to jest takie dość okrutne, ale co zrobić. Kochani, cytat na dzisiaj, będzie dzisiaj cytat z Króla Lwa. A co? Zdanie w ogóle, jaka dżdżownica. Zdanie w ogóle bardzo mądre. Przepraszam za te wszystkie rozpraszajki, ale jest tutaj dużo fauny i flory, takiej dosyć ciekawej. Już wam czytam to zdanie, Król Lew. Mówi tak. Znaczy nie wiem, kto to mówi w sumie, bo to znalazłem, że to z filmu, ale nie pamiętam, kto to mówi. Przeszłość może boleć, ale daje nam wybór. Albo będziemy od niej uciekać, albo wyciągniemy z niej lekcję. No strasznie oczywiste i strasznie mądre zdanie. Kochani, każdy z nas ma w przeszłości takie rzeczy, które bolą, takie rzeczy, które wstydzą, takie rzeczy, które nosimy jako po prostu kule u nogi. I nie ma się co oszukiwać, no są takie rzeczy i pewnie takie będą do końca życia niektóre. Ja wiem, że mam takie rzeczy w przeszłości, które część z nich będę nosił do końca życia, kochani. I uwaga, Pan Bóg oczywiście mi je przebaczył, Pan Bóg je nawet naprawił, Pan Bóg zabliźnił te rany, Pan Bóg sprawił, że one już nie bolą, chociaż czasem się odzywają. Ale uwaga, ja wiem, że będę je nosił do końca życia. Nie będą już niszczące, taką mam nadzieję. Nie będą powodowały bólu, chociaż trochę jeszcze powodują. Ale mam nadzieję, że będzie go coraz mniej. Ale będą do końca życia. I mogę w związku z tym zrobić dwie rzeczy. Kochani, tak jak każdy człowiek. Albo możemy uciekać nieustannie od tego, kim byliśmy, co zrobiliśmy, jacy jesteśmy. I to jest droga donikąd. Twoja przeszłość zawsze cię dogoni. To, co w życiu się stało, to, co zrobiłeś, to, co ci zrobiono, to, co się wydarzyło, będzie z tobą i nie ma szans, żeby tego uniknąć. Kochani, to nie da się zrobić tak, że po prostu tego nie będzie. Będzie twoja przeszłość z tobą, dopóki ty będziesz istnieć. I uwaga, nie ma co od niej uciekać, dlatego, że tego się nie da zrobić. Gdyby w ogóle była taka opcja, nawet może niezbyt szlachetna, niezbyt dobra, ale taka skuteczna, że można uciec, zapomnieć, wykreślić, nie ma, to okej, tylko kochani, tego się nie da zrobić. Po prostu nawet jeżeli będziesz całe życie uciekać, to całe życie ona cię będzie doganiać, całe życie będzie cię znowu kąsać, całe życie będzie cię boleć. Możesz zrobić tylko drugą rzecz z niej. Możesz wydobyć z niej rzeczy, które się można nauczyć, czyli lekcje z niej wydobyć. Czyli w co nie wchodzić, czym się zajmować, czego unikać, w czym jesteś słaby, w czym jesteś mocny, co jest twoją dobrą, co złą stroną, gdzie Pana Boga znajdujesz i jest ci łatwo go znaleźć, a gdzie jest wręcz odwrotnie, jak się coś pakujesz, to tam jest bardzo trudno go znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, wyciągnijcie lekcje z waszej przeszłości. Ja się staram uczyć na mojej przeszłości. Oczywiście jestem słabym uczniem i czasem po prostu pakuję się oczywiście w to, w co już się wpakowałem 16 tysięcy razy, bo mam głupi, ale próbuję się uczyć na niej. Kochani, najważniejsze, myślę, w ogóle przesłanie tego odcinka jest takie, nie uciekniesz od siebie, nie uciekniesz od przeszłości. Tak, Pan Bóg może ją przemienić, Pan Bóg ją pobłogosławi, Pan Bóg ją naprawi, Pan Bóg ją uleczy, ale nie uciekniesz od niej. Nie próbuj żyć tak, jakby jej nie było. Kochani, takie myślenie, że jak coś odetniemy grubą kreską i będziemy udawać, że to się nie wydarzyło, tego się nie da zrobić, bo to zawsze wróci. Tylko coś przepracowane, przebaczone, tylko coś otoczone miłosierdziem, tylko coś wykorzystane, nauczone z tego i tak dalej, może stać się błogosławione. Nie uciekaj przed przeszłością. Zmierz się z nią. Jeżeli sam nie potrafisz, to jest za trudne, poszukaj kogoś, z kim możesz to zrobić. Ale nie uciekaj, bo tego się po prostu nie da zrobić. Moi drodzy, moi mili, to by było na tyle w tym odcinku dzisiejszym czwartkowym. Zapraszam na oczywiście jeszcze dwa w tym tygodniu, jutro i w sobotę. No będą pewnie, dlaczego miałoby ich nie być? Bardzo was ściskam, bardzo was błogosławię, bardzo was pozdrawiam i bardzo proszę, miejcie się najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa!